Jeśli wciąż nie jesteście przekonani, czy warto zagrać w nową, kosmiczną grę action RPG Starfield od Bethesdy, to mamy dla Was kilka powodów, które mogą pomóc Wam w podjęciu decyzji. Świadomość, że Bethesda szykuje nową grę, jest trochę jak oglądanie zwiastunu filmu z takimi nazwiskami jak Christopher Nolan czy Greta Gerwig. Tak naprawdę nie musimy wiedzieć nic więcej, by mieć pewność, że będzie to coś wartego uwagi. Dzięki takim grom jak The Elder Scrolls V, Skyrim i Fallout 4, Bethesda już wielokrotnie definiowała i redefiniowała gatunek gier action RPG. Zdobyła niezliczone nagrody dla gry roku i doskonałe oceny w recenzjach. Twórcy dali nam jedne z najbardziej kultowych światów w grach i pozwolili nam robić w nich różne szalone rzeczy, takie jak walka ze smokami, budowanie miast i dokonywanie głęboko wątpliwych moralnie wyborów. Gdyby ich nowa gra nosiła tytuł Przygody z reorganizacją szafki na dokumenty czy Symulator kopania kamieni 2023, bylibyśmy równie podekscytowani tylko dlatego, że stworzyła ją Bethesda. Fakt, że jest to epicka przygoda science fiction, w której można budować statki kosmiczne i strzelać z broni laserowej, jest tylko dodatkiem. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, uwielbiamy napromieniowane pustkowia z serii Fallout i magiczne krainy z The Elder Scrolls. Spędziliśmy tam setki radosnych godzin, a także całkiem sporo tych absolutnie przerażających i będziemy wracać do obu światów przez wiele lat. Ale czy odwiedzenie zupełnie nowego miejsca nie jest bardziej ekscytujące? Rozległy świat Starfielda w erze podboju kosmosu to pierwsze całkowicie nowe uniwersum, które Bethesda wymyślała od ponad 25 lat. I już samo to wystarczyłoby, by Starfield stał się jednym z największych tegorocznych wydarzeń w branży gier. Ale kiedy zaczniemy przyglądać się temu, jak pełen życia, szczegółów i śmiercionośnych kosmicznych piratów jest ten nowy wszechświat, trudno wyobrazić sobie inne miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć. Starfield nie tylko daje nam cały kosmos do zabawy, ale pozwala też zdecydować dokładnie, w kogo chcemy się wcielić. Zaczynamy od zaprojektowania swojej postaci, korzystając ze szczegółowych nowych narzędzi personalizacji Bethesdy, dzięki którym jej wygląd będzie dokładnie taki, jak chcemy. Ale nie chodzi tylko o to, co na zewnątrz, możemy też nadać jej własne pochodzenie i kilka kluczowych cech, które wpłyną na sposób, w jaki nasza postać będzie kroczyć przez świat Starfielda, a może zdarzyć się naprawdę wszystko. Jest to gra o niemal nieograniczonych możliwościach i pozwala dokładnie zdecydować, kim była nasza postać, kim jest teraz i kim się stanie. Tak, dobrze przeczytaliście tę liczbę. W Starfield czeka na Was ponad 1000 planet do odkrycia. 3 zera. Jak nie wierzycie, możecie sami policzyć. I nawet przez sekundę nie myślcie, że to przerost formy nad treścią, ponieważ każda planeta odkryta w Starfield to tak naprawdę odrębny mały świat. Każda z nich ma własną atmosferę opartą na bliskości najbliższego Słońca, a także różne poziomy grawitacji, które można wykorzystać na swoją korzyść w walce. Są tu zarówno zasiedlone planety, jak i placówki rodem z Dzikiego Zachodu, gdzie wszystko jest dozwolone. Tętniące życiem miasta i niebezpieczne bazy pełne śmiertelnych przeciwników. Krótko mówiąc, w Starfield nigdy nie zabraknie nowych miejsc do odkrycia, a wszystkie są tego warte. Choć niektóre z tych planet są jałowymi pustkowiami i idealnie nadają się do pozyskiwania minerałów, inne z kolei są pełne różnego rodzaju fauny i flory. Niektóre ze stworzeń są dość niebezpieczne. Inne można oswoić, ale o wszystkich warto dowiedzieć się czegoś więcej, ponieważ każda planeta posiada swój własny, bogaty ekosystem. Nawet jeśli nie jesteście miłośnikami przyrody, przekonacie się, że te tętniące życiem biomy są również pełne cennych surowców, które można wykorzystać do wytwarzania wszystkiego, od żywności po lekarstwa, więc jest sporo powodów, by zostać Davidem Attenborough kosmosu. Ale prawdziwymi gwiazdami nowej gry Bethesdy nie są wielkie kule płonącego gazu, które błyszczą na nocnym niebie, lecz ludzie, których spotykamy w trakcie naszej przygody. Starfield daje graczom możliwość rekrutowania różnych osób jako swoich towarzyszy i nie są oni tylko po to, by nosić za nas dodatkowe przedmioty i pomagać w likwidowaniu przeciwników. Każda z tych starannie wykreowanych postaci ma swoją własną, bogatą historię, pozwalającą na nawiązanie z nimi wyjątkowej więzi. W niektórych przypadkach relacja ta może nawet przybrać romantyczny wymiar.
Poza członkami załogi, galaktyka Starfielda jest wypełniona postaciami, których szybko nie zapomnicie. Od gwiezdnych odkrywców z konstelacji, po przerażających piratów z karmazynowej floty i starych, dobrych kosmicznych kowbojów z kolektywu Wolnych Gwiazd. Biorąc pod uwagę wszystkie te miejsca, do których można się udać i wszystkich ludzi, z którymi można porozmawiać, warto zaopatrzyć się w statek kosmiczny i jest to kolejny element, w którym wysiłki Bethesdy na rzecz personalizacji prowadzą do czegoś naprawdę wyjątkowego. Narzędzie do tworzenia statków Starfield jest niewiarygodne, ponieważ pozwala stworzyć statek kosmiczny swoich marzeń, dostosowując każdy jego element tak, by wyglądał, latał i walczył tak, jak tego chcemy. Nie jesteśmy też ograniczeni do jednego statku. Możemy kupować, budować i przejmować całą flotę jednostek, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. A gdy już zaopatrzycie się w nowy, wypasiony statek kosmiczny, pozostaje już tylko jedno. Wyruszyć w kosmos i znaleźć kogoś, kogo można rozwalić w drobny mak. Walki w Starfield są intensywne i wymagają zarówno szybkiej ręki, jak i spokojnej głowy, by umiejętnie przekierować moc między systemami statków, wzmacniając uzbrojenie, osłony lub dodając boosta do prędkości. Starcia przypominają taktyczny pojedynek w szachy, z tą różnicą, że nie kierujemy tu pionkami, a statkami kosmicznymi, które strzelają do siebie laserami. W przestrzeni kosmicznej czekają na Was też losowe misje, stacje gwiezdne, na których możecie zadokować i kto wie jakie jeszcze inne tajemnice. Starfield nie traci nic ze swojej mocy, gdy opuścicie statek, dzięki świetnej mechanice strzelania z perspektywy pierwszej osoby i ogromnemu arsenałowi broni, który obejmuje zarówno tradycyjną broń balistyczną, jak i wszelkie plazmy i karabiny laserowe, o których zawsze marzyliście. Dodatkowo, wszystkie bronie można modyfikować, dzięki czemu będziecie mogli dostosować każdą z nich do swojego stylu gry. Jednak bez względu na to, jak starannie przemyśleliście swoją postać, przygotujcie się na chaos, gdy zaczniecie walczyć w zerowej grawitacji, a odrzut broni balistycznej sprawi, że będziecie latać po całym pomieszczeniu. A żeby jeszcze bardziej urozmaicić i tak już ekscytującą walkę, plecak odrzutowy pozwoli Wam śmigać w powietrzu bez względu na to, gdzie walczycie. Generalnie Starfield to gra, w której będziecie się uśmiechać za każdym razem, gdy ktoś wyciągnie w Waszym kierunku broń. Oczywiście ogromny świat Starfielda nie zacznie naprawdę przypominać domu, dopóki nie znajdziemy w nim własnego miejsca, albo nawet kilku. Możliwość budowania i prowadzenia własnych placówek zasadniczo dodaje cały symulator zarządzania do rozległej kosmicznej sagi, jaką jest Starfield, a także może w znaczący sposób wpływać na resztę gry. Możecie tworzyć platformy wydobywcze, by Wasze placówki wydobywały cenne surowce, zatrudniać członków załogi, by zarządzali placówkami podczas Waszej nieobecności, a nawet budować połączenia logistyczne, by przerzucać zasoby pomiędzy placówkami. Możecie też nie robić żadnej z tych rzeczy i ograć całą grę jako wolny, kosmiczny podróżnik, nieskrępowany niczym i nikim, bo to jest Wasza przygoda i może przebiegać tak, jak Wy tego chcecie. No i proszę, kolejne 10 powodów, dla których warto skorzystać z Game Passa i sprawdzić Starfielda. Trzymajcie się, pa!